kiedy ten pierwszy obóz się odbył, to jest akurat rok moich narodzin. A mój ojciec, ojciec Jewgeni Zabrocki, był na grabarce wtedy duchownym. I ja gdzieś tam z boku byłem. Tak sobie teraz myślę, że być może to, o czym mówiła tutaj pani doktor, pani Lucyna, ta niesamowita atmosfera, która tam była, być może też w jakiś sposób już wtedy na mnie podziałała, że gdzieś tam swoje kroki skierowałem w kierunku ikony. Ale przechodząc do tematu, do działalności szkoły, właśnie po odrodzeniu prawosławnej ikony w Polsce nie sposób nie zauważyć działalności policjalnego studium ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. Potrzeba założenia tego typu szkoły zrodziła się i okazało się, że dotychczasowe formy pracy, kształcenia właśnie w tym kierunku ikonograficznym, czyli wymienione już obozy, czy wspomniane przez ojca Lencusza kółko ikonograficzne, okazało się niewystarczające. Młodzież dotychczas w nich uczestnicząca czuła potrzebę dalszego rozwoju, doskonalenia się, doskonalenia nie tylko umiejętności artystycznych, ale też przyswojenia niezbędnej wiedzy teologicznej, bez której niemożliwym jest właściwe poruszanie się w świecie ikony, zrozumienia jej istoty i miejsca w sercu i roli życiu prawosławnego chrześcijanina. Dlatego też dnia pozwolę sobie tutaj troszkę pooperować cyframi, datami. 15 maja 1991 roku ojciec Lencus zwrócił się oficjalnym pismem do ówczesnego metropolity Bazylego z prośbą o pozwolenie na utworzenie szkoły ikonograficznej działającej przy parafii świętego Michała w Bielsku Podlaskim, która miałaby działać na zasadzie dawnych klasztornych szkół mistrzów ikonografii. I odpowiedź napłynęła bardzo szybko, bo dwa dni potem, z datą 17 maja 1991 roku, metropolita dekretem z tegoż dnia postanawia, i tutaj zacytuję, powołuję szkołę ikonograficzną przy parafii świętego Michała w Bielsku Podlaskim. Wyrażam radość z powodu powstania tak niezbędnej szkoły dla życia cerkwi prawosławnej w Polsce i przywołuję Boże błogosławieństwo. Dziękuję z opatrzności za ten wspaniały początek jako szczególny dar nieba. Dyrektorem oczywiście został nasz ojciec Lenci. A siedzibą szkoły stała się tak bliska wielu tutaj osobom plebania, czyli dom parafialny przy cerkwi świętego Michała. W szybkim czasie jednak okazało się, że warunki lokalowe są niewystarczające. Chociażby z tego względu, że poszerzony blok zajęć dydaktycznych w związku z tym zostaje i nie ma gdzie tych zajęć przeprowadzać. Powstaje potrzeba znalezienia nowego lokalu i po uregulowaniu statusu prawnego placówki, wpisaniu szkoły do odpowiednich rejestrów, o których tutaj już też ojciec Lencus już wspominał, poprzez wpisanie do rejestru szkół niepublicznych przez kuratorium oświaty i objęciu również opieką przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W wielu zabiegach i staraniach, o których były wspomniane, szkoła otrzymuje obecną siedzibę, czyli budynek dawnego przedszkola przy ulicy Żwirki, Wigury 26. Podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie profesjonalnej kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie tworzenia i zachowania prawosławnej sztuki sakralnej, mającej zaspokoić potrzeby cerkwi prawosławnej w Polsce. Dla doskonalenia się w tej trudnej sztuce był niezbędny dłuższy okres nauki
właśnie pod okiem mistrzów. Jak wiemy, takich jeszcze wtedy u nas nie było i dlatego tutaj ojciec Leonciusz zaprasza jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły Aleksandra Sokołowa, czy już po rozpoczęciu funkcjonowania szkoły w 92 roku przyjeżdża do nas z Petersburga pani Walentyna Żdanow, która też, jak słyszeliśmy, wpisała się w historię szkoły jako bardzo wnikliwy i wymagający pedagog. W tym miejscu właśnie należy wspomnieć o jednym z niewątpliwie najbardziej znaczących osiągnięć szkoły, jakim jest opracowanie autorskiego programu nauczania. O tym, jak przebiegały warsztaty, opowiedział nam tutaj Grzegorz, ale bardzo ważnym jest ten program dydaktyczny nauczania, wypracowany też nie od razu na przestrzeni kilku lat, wielokrotnie konsultowany ze specjalistami w poszczególnych dziedzinach naukowych. Wśród nich wspomnianymi tutaj również profesorem świętej pamięci, profesorem Jerzym Wojcielskim, profesorem Aleksandrem Grygorowiczem, Antonim Mironowiczem, księdzem doktorem Henrykiem Poprockim, czy księdzem wtedy jeszcze doktorem, już profesorem, księdzem Jerzym Tofirukiem. W efekcie powstaje program dydaktyczny szkoły, który został oparty właśnie na 4-letnim systemie nauczania, a przedmioty zostały podzielone na 4 bloki dydaktyczne. Na pierwszym i drugim roku dominują przedmioty teologiczne i ogólnozawodowe, na trzecim i czwartym zajęcia specjalistyczne w warsztatach artystycznych. Oczywiście zgodnie z profilem kształcenia najwięcej godzin przeznaczono na ikonografię. A bloki przedstawiają się następująco. Pierwszy blok przedmiotowy są to przedmioty teologiczne, w skład których wchodzą Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu, teologia dogmatyczna, teologia ikony, liturgika, historia Kościoła. Przedmioty zawodowe, jest to drugi blok, w skład których wchodzą architektura sakralna, historia sztuki, rysunek i malarstwo, rysunek techniczny, rysunek zawodowy, technologia, język cerkiewno-słowiański. Blok przedmiotów językowych, są to języki nowożytne, język grecki, język angielski. I ostatni, bardzo istotny blok, najważniejszy w zasadzie w szkole ikonograficznej, są to warsztaty artystyczne, czyli ikonografia, elementy konserwacji i pozdrowieństwo. Wśród wykładowców szkoły, byłych i obecnych, bo ich też tutaj wszystkich należy wspomnieć, znajdujemy duchownych, artystów, wykładowców innych uczelni. Pozwolę sobie wymienić tych, których udało mi się odszukać gdzieś tam w archiwach i kronikach. I tutaj wspólnie z ojcem Leonciuszem szukając w dokumentach. Jest to obecny arcybiskup Bielski Grzegorz, wtedy jeszcze jako igumen. Biskup siemiatycki Warsonopiusz, wtedy również jeszcze jako igumen, ksiądz dr Jerzy Tofiluch, ksiądz Henryk Paprocki, ksiądz Anatol Szymaniuk, ksiądz Jarosław Pagór, ksiądz Stanisław Strach, profesor Jerzy Uścinowicz, profesor Leon Tarasewicz, profesor Antoni Mironowicz, świętej pamięci ksiądz Jan Prokopiuk, wtedy jeszcze jako osoba świecka, Olech Kobzar, Andrzej Malikowski, Krzysztof Stawecki, Elwira Kajeszewicz, Anna Palusińska. Oprócz wyżej wymienionych mistrzów, wcześniej wspomnianych, czyli Sokołowa i Żdanowa, na zaproszenie księdza dyrektora do Polski przybyli również Ilia Romanowicz Boroda, izograf z Tbilisi, Tatiana Głaczenko, izograf z Rosji. Z Białorusi przybywają nowi pracownicy szkoły, znakomici znawcy, fachowcy.
Алексей Отніцев, консерватор і Василій Повідайло із групи позаводництва, Миколай Баранов, również nauczyciel pozownictwa. Praktyczna nauka zawodu w warsztatach artystycznych przebiega w toku zindywidualizowanego procesu nauczania w relacji nauczyciel-mistrz-uczeń. Po powrocie do swych krajów zaproszonych z zagranicy mistrzów, ich miejsce zajęli pierwsi i kolejni najlepsi ze swych roczników absolwenci szkoły. Na przestrzeni 30 lat działalności szkoły ikonograficznej słuchaczami szkoły było ponad 90 osób, z czego 52 absolwentów ukończyło naukę pozytywnym zdaniem egzaminu końcowego oraz obroną pracy dyplomowej, uzyskując tytuł technika plastyka w dziedzinie ikonografii. Najzdolniejsi absolwenci otrzymali dwa dyplomy. Pierwszy podstawowy potwierdzający ukończenie szkoły oraz drugi z błogosławieństwem Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na samodzielne wykonywanie pracy ikonograficznych dla potrzeb cerkwi w Polsce. Ikona jest oczywiście owocem modlitwy, życia duchowego, sakramentalnego, dlatego też zrodziło to potrzebę modlitwy w świątyni, która mieściłaby się przez studium ikonograficzne. Do tej pory bowiem słuchacze, zanim taka świątynia powstała, uczestniczyli w nabożeństwach w świątyni parafialnej świętego Michała, co stanowiło pewną niedogodność w przemieszczaniu się, ponieważ jest to odległość ponad 1 kilometra. I w 2000 roku metropolita warszawski i cały polski Sawa położył kamień węgielny pod budowę cerkwi przy szkole ikonograficznej. Autorem projektu był oczywiście wykładowca, pan profesor Jerzy Justynowicz. Budowa cerkwi trwała 2 lata ponad. Rozpis wnętrza świątyni, jak i ikony do ikonostasu wykonali studenci i absolwenci szkoły. Poświęcenia cerkwi w 2002 roku dokonał jego eminencji metropolity Sawa w asyście biskupa bielskiego Grzegorza oraz przybyłego duchowieństwa. I posiadanie własnej świątyni ułatwiło przede wszystkim codzienną modlitwę przed rozpoczęciem zajęć, ale głównie dzięki posiadaniu świątyni stało się możliwe kształtowanie duchowości przyszłych ikonografów. W tym kontekście również do Bielska Podlaskiego zaproszony został z Moskwy przez ojca Leonkija wybitny specjalista dawnego śpiewu cerkiewnego Gleb Borysowicz Pieczonkin, cerkiewny Gołowszczyk, dyrygent, wybitny znawca śpiewu znamiennego, muzyk i kompozytor. W związku z tym w okresie od 9 do 13 grudnia 2003 roku w cerkwi Świętej Trójcy przy szkole odbywają się nabożeństwa, które celebrował ojciec Leoncjusz, a śpiew był wykonywany przez chór szkolny oraz przez samego mistrza. Nabożeństwo rozpoczynało się jutrznią, następnie była odprawiana święta liturgia. Po nabożeństwie odbywały się spotkania z mistrzem. Lekcje i śpiewki przeprowadzone przez mistrza pozwoliły razem chórzystom znacznie lepiej poznać udoskonalony dawny cerkiewny śpiew znamienny, który jest praktykowany w szkole od tamtej pory po dzień dzisiejszy. Bardzo ważnym jest kształtowaniu życia duchowego ikonografa znalezienie właśnie takiej syntezy, że ikona nie jest to tylko obraz, nie jest to tylko dzieło sztuki, ale że ikona ma swoje miejsce w życiu duchowym, w cerkwi i łączy się z liturgią. Jest obrazem liturgii. W związku z tym, jeżeli połączymy to wszystko razem ze śpiewem cerkiewnym, z obrazem, pełni to dopiero jakąś taką pełnię. Nie jest oderwane. Widzimy, że tutaj szkoła stara się nie tylko kształcić
dydaktycznie, praktycznie, pracując z warsztatem, ale starać się kształtować duchowo. I o tym też dużo było powiedziane dużo wcześniej, tak? Że te wszystkie spotkania na plebanii, to co jeszcze było przed rozpoczęciem funkcjonowania szkoły, była to szkoła duchowa. I szkoła ikonograficzna jest po prostu tego kontynuacją. W tym miejscu chyba warto byłoby też podsumować troszkę osiągnięcia szkoły. 30 lat, 3 dekady działalności. Jest to pewien dorobek artystyczny, którego nie sposób nie docenić i nie zauważyć. Na przestrzeni 30 lat powstałej ikony należy statystycznie nawet liczyć już nie w setkach egzemplarzy, a można byłoby powiedzieć w tysiącach. Pisane na zamówienie parafii, osób prywatnych w kraju, ale też i za granicą. I nie to nie tylko w tej najbliższym naszym sąsiedztwie, ale to praktycznie cała Europa, Stany Zjednoczone. Świadczy to też o pewnym i kunszcie, który został wypracowany w naszej szkole, pewnej renomie. Jest powodem do dumy. Do największych osiągnięć naszej szkoły należą całościowo zaprojektowane i napisane ikonostasy do cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wielkopolskim, cerkwi ikony Matki Bożej Pomnożycielki Chlebu w Szastałach, cerkwi Świętej Trójcy przy Szkole Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim. Ponadto całościowo, częściowo napisane ikony do już istniejących ikonostasów. Są to cerkiew proroka Eliasza w Nowej Łuce, kaplica cmentarna świętego Jerzego w Łosińce, cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, cerkiew Przemienienia Pańskiego w Topolanach, cerkiew cmentarna świętego Mikołaja w Milejczycach, kaplica świętego Symeona w Orni, cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła w Sowietynie, cerkiew świętego Jana Teologa w Supraślu, kaplica polskojęzyczna świętego Grzegorza Peradze w Warszawie, ikony dobocznego ołtarza w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim i ostatnia z realizacji są to ikony do królewskich wrót i drzwi diakońskich w nowo wyświęconej cerkwi świętego Sawy Serbskiego w Bielsku Podlaskim. Oprócz tego tak zwane Golgoty do cerkwi na Świętej Górze Grabarce, do cerkwi w Szastałach, cerkwi Świętej Eufrozyny Połockiej w Białymstoku, setki, jak było wspomniane, czy tysiące ikon tak zwanych anołojnych, kompletów ikon 12 wielkich świąt, krzyży procesyjnych, ikon ślubnych czy patronów. Opracowane zostały również i napisane ikony świętych związanych z cerkwią w Polsce. Przede wszystkim krzyży, chyba najbardziej znana ikona męczenników chełmskich i podlaskich, ale też ikona świętego Jerzego z Policznej czy świętego Serafima Żurowickiego do cerkwi w Kuraszewie. 30 lat funkcjonowania studium to także liczne wystawy, na których prezentowane były napisane ikony napisane w bielskiej szkole. Wystawy zagraniczne, jak wystawy w Brześciu na Białorusi, wystawa Historia i teraźniejszość polskiego prawosławia w Moskwie, w Rosji, wystawa ikon w Bukareszcie, w Rumunii. To wreszcie ogromny wkład w kształtowanie świadomości i wrażliwości zarówno kapłanów i wiernych w dziedzinie ikonografii, a przez to ogromna przemiana, jaka dokonała się w prawosławnych świątyniach naszej cerkwi w Polsce. 30 lat działalności naszej szkoły jest wręcz nieocenionym wkładem w kulturę naszej cerkwi, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Widzimy pewne zmiany, które zachodzą, ale żyjemy nadzieją, że
że ten wielki dorobek, która szkoła wypracowała, on już nie poszedł na marne, bo tyle absolwentów samodzielnie pracujących, działających dla dobra cerkwi, jest to wielki skarb. Ale że ten wielki dorobek będzie dalej kontynuowany, ta praca będzie dalej kontynuowana i być może uda się powrócić do lat świetności naszej szkoły, kiedy dzięki już tej wykonanej pracy ta świadomość, czym jest ikona i jak ważna jest w życiu duchowości, będzie dalej się rozchodzić. I tutaj niski ukłon w kierunku ojca Leontia za jego pracę, niski ukłon wszystkim absolwentom, którzy przede wszystkim dalej kontynuują to, co ze szkoły wnieśli i jakie świadectwo temu światu, w którym teraz my żyjemy, niosą. Dziękuję.